powiedzmy, że nastrój antyaborcyjny w Polsce, czy to robi Solidarność, czy ktokolwiek inny. Z drugiej strony, no, trzeba w tym zachować jakiś zdrowy rozsądek i jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z jakimiś radykalnie zdesperowanymi grupami, przez lata ignorowanymi, typu właśnie, no, na przykład wyrzucani z mieszkań, prawda, lokatorzy, traktowani jak przedmioty i obiekt handlu roszczeniami, no to wydaje się, że wtedy to można uznać za zasadne, ale to musi być jakaś naprawdę wyjątkowa sytuacja, jak na mój zdrowy rozsądek, a nie zwykłe po prostu używanie cudzego spokoju i porządku publicznego do tego, żeby artykułować swoje poglądy polityczne, no bo jednak blokowanie przejść, którymi przechodzą tysiące osób na godzinę, no to jest bardzo poważne utrudnienie życia Bogu ducha w innym ludziom. Dlaczego oni mają o to płacić? I tutaj zgodzę się do pewnego stopnia z redaktorem, że jest to prowadzącym, że jest to, można to traktować jako rodzaj prowokacji, świadomej czy nieświadomej, no ale to zwiększa ryzyko po pierwsze siłowej reakcji ze strony policji, a po drugie incydentów pomiędzy ludźmi, którzy chcą normalnie korzystać z przestrzeni publicznej, do czego mają pełne prawo. Więc jeżeli szanowny polemista mówi, że to jest zasadne, no to jakie racje właściwie za tym tutaj przemawiają? No chyba, że uważasz, że w każdym przypadku, czyli na przykład nam się nie będzie podobało, jak pan prowadzący prowadził dzisiejszy program i pójdziemy sobie, zablokujemy przejście do metra, prawda, i tysiącom osób sparaliżujemy w ten sposób dzień. No chyba zgodzisz się, że nie w każdym przypadku jest to zasadne. Uczciwość wymagałaby aplikowania tych samych kryteriów do wszystkich wystąpień publicznych. Wtedy rzeczywiście moglibyśmy się na jakiś rozsądny środek zgodzić. Znaczy, nie przypominam sobie tego rodzaju krytyki wtedy, kiedy zapowiadano tak zwany Marsz Miliona. No, z Milionem się nie udało. Prawa i Sprawiedliwości, który również